Serwusik. Wytestuję troszeczkę inny kadr. Poopowiadam dzisiaj odnośnie kolumn ZG25C. Nie było na moim kanale. Jeszcze dodatkowo Elizabeth, radioodbiornik Amplitune produkcji Diora na licencji Sanio. Ale to tam nieważne, bo już taki film był, powstał i udostępniłem. Co można powiedzieć o tych kolumnach? Dwuipółdrożne zestawy głośnikowe składające się z głośnika wysokotonowego GDWK9x40 i dwóch głośników niskotonowych GDN16x12. Taka sama konstrukcja kolumn, czy tam ogólnie układu głośników, występowała w ZGZ20-4 przez H5. Takie kolumny na kanale również są udostępnione, znaczy film z kolumnami udostępniony. Zobaczycie, jak one się prezentują. W stanie nie najgorszym są, aczkolwiek wszystko jest do uratowania, wyszlifowania i tak dalej, i tak dalej. Rok produkcji tych kolumn to 79 bodajże, jak dobrze akurat idzie zauważyć, albo i nie. To już za chwilę, za momencik na drugiej kolumnie sobie zobaczycie. Proszę bardzo, albo i nie proszę bardzo. No proszę bardzo. Tak jest, 79 rok produkcji, tak jak akurat myślałem i wiedziałem. Maskownice do tych kolumn oczywiście są. One są po naprawie głośników niskotonowych, jak możecie zauważyć, albo i nie możecie zauważyć, ale chyba kapujecie, o co chodzi, bo jesteście inteligentnymi widzami, chociaż też tak kurna zdarzają się co niektórzy nieinteligentni, ale to dobra, bo już zaraz wiadro hejtu i pomyj na mnie zostanie wylane, ale to tam się tym nie przejmuję, bo przecież jak coś puczę na tym YouTube już przeszło 3 lata, to akurat przyzwyczaiłem się do tego, chociaż na początku wiadomo, troszeczkę mnie to gdzieś tam uderzało w moją osobę, ale obecnie wyjebane po całości, tak bym to nazwał, wyjebane po całości. I proszę bardzo, maskownice do tych kolumn, jak widzicie, takie standardowe, już późniejsze na płótnie, takim czarnym, które nie są jakieś tam rewelacyjne, aczkolwiek te pierwsze były lepsze. Specjalny materiał z Japonii, taki czarny. Akurat Tonsil do tego dawał, jak wspomniałem, był sprowadzany z Japonii. Obecnie już nie idzie go dostać, nie można go otrzymać, chyba że ktoś z was posiada taki akurat materiał gdzieś tam w swoich zbiorach, czeluściach, szpargałach i tak dalej, i tak dalej. Znaczki Unitra Hi-Fi, jeden troszeczkę farba odchodzi, na drugim też troszeczkę farba odchodzi. Takie oto właśnie kolumny po naprawie głośników, jeszcze przybliżę wam, żebyście mogli zobaczyć, jak to wyszło, czy źle, czy dobrze, czy niejako, aby było wszystko to oczywiście jest brudne, nie, że to jest nie wiadomo co, tylko to jest brudne albo zmazane. Ciekawe, czy ktoś akurat rozpozna, z jakiego rejonu Polski jestem, skoro powiedziałem zmazane. Na pewno tacy ludzie również mnie oglądają. Przewody głośnikowe oczywiście w tych kolumnach są typu kropka, kreska, czy tam kreska, kropka. Jak możecie zauważyć, tutaj pokazuję na tle właśnie tego zacnego amplitunera Elizabeth. Chociaż co niektórzy powiedzą, że to jest śmietnik, ale to tam. Jak tak uważacie, to uważacie, wasza sprawa. Mi nic do tego. Jedna i druga kolumna oczywiście posiada te układy, znaczy się te dwupunktowe typu DIN końcówki do podłączenia w polskim audio. Taki, nie wiem,
Film taki na szybko, z ręki kręcony, bez przedstawienia, jak to zawsze było przy kolumnach, bez przedstawienia akuratnie mojej twarzy, czy tam mojego, no tak, no mojej twarzy. Omówiłem pokrótce, jak wyglądają te zestawy głośnikowe. One sobie akurat się tam formują w pewnym aspekcie, w pewnym, no tak, tak można nazwać zawsze, że zawieszenie musi popracować troszeczkę przy nowym zawieszeniu, tak aby te głośniki były dobre, po prostu były dobre, idealne wręcz, a nie byle jak. Nic nie drze, nie trze, nie ociera szczelina w szczelinie magnetycznej w środku, karkas cewki. Na szczęście, co niezmiernie mnie to cieszy, to oczywiście naprawa musiała wyjść idealnie, bo taki był zamysł, żeby było wszystko idealnie. No i wyszło to idealnie, no, mili Państwo. Dziękuję za uwagę, za taki film, jaki obecnie widzicie. Subskrybować mój kanał, łapka w górę, w dół, czy tam jak chcecie, czy nawet w bok. Dzięki śliczne za uwagę. Trzymajcie się, na razie, i hej!